Cześć, z tej strony Bartek Cieślak, jest ze mną Piotr Kleszewski. Cześć Piotrek. Cześć Bartku, dzięki za zaproszenie. Dziś porozmawiamy sobie o trzecim albumie Blood Incantation, Absolute Elsewhere. Niedawno mówili go w patrońskiej recenzji nasi redakcyjni koledzy Piotr Welterowski i nasz redaktor naczelny Łukasz Dunaj. Uznaliśmy jednak, że sama płyta, jak i tezy postawione przez kolegów są na tyle ciekawe, że omówimy ten materiał w innym składzie. No i co tu dużo ukrywać, my też chcemy się przejechać tym hype trainem, tym bardziej, że no rzadko zdarza się, że podjeżdża takie pendolino jak Blood Incantation, prawda? Piotrze, jak czujesz się z tą płytą dziś, kiedy chyba zdążyłeś się już z nią trochę osłuchać? Tak, zdążyłem się z nią i osłuchać, i zdążyłem złapać trochę do dystansu, które się pojawiały w internecie. Trochę dystansu do opinii, które się pojawiały w internecie. Opinii, jakoby było to jakieś zupełnie nowe otwarcie dla death metalu, płyta roku, kamień milowy gatunku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które szczerze mówiąc psuły mi odbiór tej płyty, bo jeśli miałbym określić ją jakimiś takimi, mówiąc brzydkim marketingowym językiem, unique selling points, to tam jest wszystko, co powinno mi się podobać, a właśnie przez ten hype, moim zdaniem mocno wygórowany, trochę miałem problem, żeby się z nią w ogóle zaprzyjaźnić. Wiesz, na początku byłem pewien, że po prostu jak ją odpalę, to będę zdegustowany, bo z jednej strony właśnie składanie hołdów jakimś tam progrowym klasykom, patrzenie przez ramię, z drugiej strony dużo właśnie rozmowy o jakimś nowym otwarciu czy ważnym kamieniu milowym dla death metalu, jakby były nieważne kamienie milowe. A gdy ją w końcu odpaliłem, no to okazało się, że to jest bardzo, bardzo przyjemna płyta, nie? I ja lubię takie granie, które buduje te opowieści, zaprasza cię do jakiegoś innego świata. I zresztą ta epka Time Wave Zero to jest chyba płyta, na którą poświęciłem w ówczesnym roku, przynajmniej tak mi mówiły wszystkie aplikacje, z których korzystałem, jakąś naprawdę absurdalną ilość czasu, bo była po prostu tak przyjemna użytkowo. I już przechodząc konkretnie do Absolute Elsewhere, łapałem się jednak na tym, że wiesz, gdy jej słucham i jeśli nie poświęcam mi całej uwagi cały czas, to ona mi gdzieś tam przylatuje. To nie jest płyta, która sama z siebie prosi mnie o swoją uwagę, że mam po prostu wrażenie, że uczestniczę w takiej rozmowie przy piwku, przy kawie, gdzie po prostu kumple się zbierają, opowiadają o swoich fascynacjach, i to jest super przyjemne, super fajne, i jak masz uwagę i energię, żeby się w to angażować, to jest naprawdę ekstra, to być może jest to dużo lepsze, dużo bardziej wartościowe dla ciebie jako dla człowieka niż jakikolwiek wykład, który byś odbył na podobny temat, gdzie właśnie chodzi o to, że ludzie dzielą się tutaj jakimiś swoimi zajawkami, nie? I natomiast gdy na chwilę stracisz wątek, no to też nie ma jakby tragedii, i to nie jest coś, co potrzebuje twojej uwagi przez cały czas. I mam wrażenie, że muzycznie tak to też tutaj trochę jest z tą płytą. Cały czas bardzo przyjemnie mi się jej słucha i cały czas uważam, że ten mówienie o niej właśnie w takim kontekście jakiegoś wiekopomnego dzieła chyba trochę mija się z celem. Ja tu widzę właśnie tą próbę opowiedzenia o nerdowskiej zajawce przez grupę ludzi, którzy po prostu się jarają jakimiś tematami, tutaj doprecyzujmy, muzyką progrockową z lat 70. i później. I tyle, no. Super. Jednocześnie jest to oczywiście rasowy death metal wtedy, kiedy jest to death metal. To poruszyłeś tutaj kilka wątków i ja spróbuję Jasne. Się w tej lawinie jakoś ogarnąć. Zaczynając tak zupełnie od początku. Czy to jest tak, że przejrzałeś się w cudzych opiniach i one cię w jakiś sposób zraziły do tej płyty? Zniechęciły do pierwszego słuchania? Znaczy, ono mi to pierwsze przesłuchanie w ogóle opóźniały. Ja no po prostu z natury jestem trochę taki, że się pod włos ustawiam i Aha, wiesz, jak okay. widzę, że jakiś serial jest teraz na językach, to naprawdę mi się nie chce, wiesz, nie chce mi się go oglądać. Jak ktoś mi bardzo coś poleca na siłę, to też się od tego odsuwam. I tak było trochę z tą płytą. I bałem się, że ona nie dowiezie po prostu do tego hype'u, ale nie, ona była bardzo przyjemna, z tym, że już jako taka refleksja po przesłuchaniu stwierdziłem, że
No, może nie zasługuje na te wszystkie laudacje akurat z tego powodu, że jest to coś przełomowego i nowego i świeżego, bo moim zdaniem nie jest. Nie jest? To jest właśnie, to jest ciekawe, co mówisz, bo zależy, jak zinterpretujemy przełomowego i nowego. Czy Blood Incantation jest dziś zespołem, którym możemy powiedzieć, że ma własny styl? Moim zdaniem tak. Jeżeli jako ten styl odczytamy pewne zderzenie inspiracji progrockowych czy krautowych z doświadczeniami death metalowymi wyniesionymi, czy to z Morbid Angel, czy to z... Zresztą z nas, na które sami członkowie zespołu wskazują, czyli Stargazer czy Gorgaz. To moim zdaniem tak, możemy nazwać już własnym stylem. Czy przełomowego? Uważam, że tak, ale to więcej mówi o kondycji współczesnej sceny death metalowej niż o miejscu samego Blood Incantation na tej scenie. Może zaczynając jakby od początku i też płynąc do brzegu. Uważam, że to jest niebywale istotny, wartościowy i ciekawy materiał, choćby dlatego, że w ogóle aż tyle się o nim rozmawia. Więc to, co ciebie na przykład zniechęciło i odepchnęło, mnie szczerze mówiąc bardzo wręcz przyciągnęło do tej płyty, bo dawno o death metalowej płycie się tyle nie rozmawiało, nie rozmawiało się tak szeroko, tak głośno, takim tonem, również tak sprzecznym tonem, tak? Również przecież były głosy ludzi, którzy ustawiali się na kontrze i również chcieli być usłyszani, że nie, to nie jest aż takie dobre, jak wy mówicie. Więc temperatura tych rozmów i tych debat wydawała mi się bardzo ciekawa, bardzo interesująca i bardzo, bardzo atrakcyjna, bo wreszcie jest jakiś ferment, to coś kogoś poruszyło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Absolute Elsewhere jest przedsięwzięciem artystycznym. To nie jest po prostu kolejna płyta, która dowozi taką muzykę, którą mniej więcej już znamy, o której dużą dozą prawdopodobieństwa możemy bez słuchania powiedzieć, czy nam się spodoba, czy nie. Jest bardzo dużo takich płyt. Oczywiście każda z nich musi się odleżeć, może się nasz stosunek do niej zmienić, możemy coś w niej odkryć, albo może nam się jednak kompletnie osłuchać. Natomiast mniej więcej większość współczesnego death metalu to są takie rzeczy, po których wiemy już mniej więcej, czego się spodziewać. Natomiast zauważyłem, że na Absolute Elsewhere czekano, a przynajmniej ja czekałem. Mhm. Nie organizowałem sobie przedpremierowego odsłuchu tej płyty. Czekałem sobie spokojnie na premierę. Doświadczyłem tego teledysku fantastycznego, który został opublikowany chyba tydzień wcześniej. Słuchałem sobie tej płyty po premierze jak każdy słuchacz. No i zauważyłem, że naprawdę jest to coś niesamowitego, że aż tak się na tę płytę czekało, że ludzie byli ciekawi, co tam się wydarzy takiego, co to będzie. Czy to będzie w ogóle metalowa płyta, czy nie będzie metalowa płyta, czy to będzie coś w nurcie Time Wave Zero, czy może tego maxi singla, który się ukazał. Ten teledysk jeszcze bardziej zbił z tropu i no, ja muszę przyznać, że takiej ekscytacji no, nie było już przynajmniej w tej niszy, w której my się obracamy już od dłuższego czasu. I to jest super, moim zdaniem to jest fantastyczne, więc... Tak, to jest wyjątkowy, ciekawy i bardzo ekscytujący album / zjawisko. Co do tego, o czym powiedziałeś, że teraz wybacz, że sparafrazuję twoje słowa, że to jest po prostu, to nie jest aż taka nowa jakość, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Absolute Elsewhere nazwałeś płytą nerdowską, nazwałeś zapisem geekowej rozmowy kolesi, którzy sobie siedzą i przerzucają się zajawką na death metal, prog rocka, krauta, berlińską elektronikę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do pewnego stopnia jest to trafny opis, jeżeli go chcemy tak ściągnąć i do takiego ironicznego podsumowania. Nie, ale w tym nie ma ironii z mojej strony. Nie odejmuję jakiejś wartości tej płycie. Jest, Piotrek, trochę. Znaczy ja to tak odczytałem jednak, no bo wiesz, omówmy się, to stworzenie takiej płyty, zagranie jej własnymi palcema na instrumentach, to nie jest po prostu, wiesz, zrzucenie sobie dwóch płyt Klausa Schulze do Audacity i poklejenie tego z jakimś death metalem
na zasadzie interludiów, to jest bardzo świadoma muzyka, to co tam się dzieje. Ona oczywiście wynika z konkretnych inspiracji, one są tam bardzo słyszalne i te nazwy same się nasuwają, jeżeli ma się takie bazowe nawet pojęcie o prog rocku. Natomiast bardzo podoba mi się to, że to jak te utwory są skonstruowane, one na pierwszy rzut ucha sprawiają wrażenie polepienia sprzecznych ze sobą motywów. Natomiast słuchane uważniej, te na przykład death metalowe motywy, one wynikają z tych w cudzysłowie progowych. To są te same melodie, troszeczkę przearanżowane, te utwory po prostu płyną sobie jako całość, odgrywane na trochę innych aranżacjach, na trochę innych brzmieniach. To jest całość. Ja tę płytę traktuję jako całość, słucham jej jako, za przeproszeniem, koncept albumu, wiem, że to jest okropne dzisiaj. Moje ulubione określenie albumu w tym koncept albumu. Ale wiadomo, to jest jakaś historia cała, jakaś opowieść i jakaś przygoda do doświadczenia w całości. Wracając do skali rozmów, jakie odbyły się dookoła tej płyty i wciąż się odbywają, ona jest bardzo przystępna. Mhm. To jest fantastycznie przystępna płyta i bardzo mi się to podoba, że ona jest taka przystępna. To jest jedna z jej głównych zalet, że to jest, nie chcę używać słowa easy listening. Ale to jest easy listening, to jest to tak samo, to jest, wiesz, death metalowy odpowiednik, nie wiem, mgły na przykład, tak? Cele artystyczne postrzegałbym zupełnie inaczej, ale wiem, o co ci chodzi, tak? No, chodzi mi o to, że jest to zespół, który jest szanowany przez ludzi z ich macierzy, matecznika, tak, a jednocześnie ma dużo, dużo szerszą bazę odbiorców, która pozwala na jakąś tam wymianę myśli i tak dalej. Tak. I to mi się bardzo podoba, ponieważ jeżeli są rzeczy, których mi w dzisiejszym death metalu brakuje, a jest ich kilka, to jedną z nich jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli podejście do swojej muzyki jako do bytu artystycznego. Mhm. Jako do pewnej koncepcji, która powinna i chce się rozwijać. Jako do czegoś, co służy nam jako poligon do robienia nowych rzeczy, pójścia za głosem swojego serca, za głosem naszych inspiracji. Tego jest niewiele, uważam, bo death metal jest dzisiaj formą okrzepłą, w której generalnie wszyscy się już zgodzili co do tego, że formalnie powiedziano wszystko i za tym idą dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy opracowany fantastyczny know-how, jak nagrywać dobre płyty metalowe, death metalowe. Jest to już mniej więcej już rozpisane, znane, przećwiczone przez pokolenia, przećwiczone przez setki zespołów i mając mniej więcej jakąś tam koncepcję, jesteśmy w stanie oddać to, o co nam chodzi, albo wpisać się w jakiś nurt. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że generalnie w dzisiejszym death metalu nie ma raczej już myślenia o swojej muzyce właśnie jako o bycie, które ma być górnolotne słowo artystyczne. To jest w gruncie rzeczy granie death metalu dla fanów death metalu. Ja nie chcę tego oceniać, bo i taka muzyka ma swoje miejsce na tym świecie. Natomiast czegoś zabrakło. Czegoś brakuje, czegoś ekscytującego, nowego, jakiegoś takiego potrząsacza stolikiem, który by trochę zaburzył ten porządek i dał mi coś, na co, i tu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, na co czekam, i czego się nie spodziewam, na czego autentycznie chcę znowu posłuchać, bo nie wiem, co to będzie, bo nie wiem, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, co to będzie za muzyka, co to będzie za płyta. Bardzo dawno nie miałem do czynienia z taką płytą death metalową, po której nie wiedziałbym się, czego się spodziewać. No, ja się tutaj właśnie trochę z tobą nie zgodzę i powiedziałbym, że jak już ogarniesz, czym jest Absolute Elsewhere, to jest płyta, która jest w 100% spodziewana, bo ona po pierwsze czerpie z bardzo wyraźnych inspiracji, które tutaj, ponieważ oni, jak już powiedziałeś, nagranie takiej płyty to nie są przelewki, ale gdy oni dostali te narzędzia umiejętności z czasem w końcu, tak, zdobyli je, to one się robią tak wyraźne i tak łatwe do wyłuskania, że ja mimo wszystko tutaj momentami słyszę te Ctrl-C, Ctrl-V, zwłaszcza jeśli chodzi o podbieranie patentów z Pink Floyd, jeśli chodzi o podrabianie wokali Davida Gilmura. Jest tu nawet, wiesz, gościnny występ gościa z Tangerine Dream na traku. I dla mnie jakby ta twórcza energia, ten twórczy ferment, który pochodził z prog rocka, ale jeszcze nie był do końca okiełznany, czy to na Hidden History of the Human Race, czy nawet na Starspawn, on zmuszał ich przez niedoskonałość tych narzędzi, które posiadali, do jakiegoś kombinowania i sprawiał, że
To bardziej ciągnęło sam death metal do przodu, a nie stanowiło tylko połączenie dla mnie jakichś elementów death metalu właśnie z prog rockiem. I nie do końca się zgodzę też, że brakuje w tym gatunku płyt, które nie potrafią tego zrobić. Zresztą nawet Spectral Voice, w którym duża część składu Blood Incantation się udziela, wydał w tym roku fantastyczną płytę. Parę dni temu wydał płytę Mitochondrion, też jest potężny, dwupłytowy kolos. Mieliśmy w zeszłym roku bodajże Ulfara na przykład, na początku tego roku Vitriol, i w tej muzyce jak najbardziej dostrzegam ferment, i to ferment, który w jakiś sposób patrzy do przodu albo wykorzystuje te elementy z innych gatunków, które już dawno zostały przemaglowane w innych gatunkach, żeby właśnie pchać tę muzykę do przodu. A Absolute Elsewhere to jest po prostu patrzenie przez ramię. I tak jak zupełnie zgadzam się z tym, że ona jest bardzo dobra dla death metalu w tym sensie, że rozmawia się o tym, że ona budzi emocje, że ludzie dają po prostu o to jebanie dłuższe niż do kolejnego po prostu piątku, kiedy wyjdzie kolejna porcja płyt z Iron Bonnet, Dark Descent czy i wielu innych stajni, gdzie będą te płyty no, brzmieć tak jak sam powiedziałeś, że wiemy jak będą brzmieć, bo jest to znane i lubiane i nie ma nic złego w tym, że death metal brzmi jak death metal, ale ona faktycznie tak wpuszcza jakieś soki życiowe do w ogóle rozmowy o tym gatunku. Natomiast mimo poza pobudzeniem tej konwersacji, to chyba na jakiś drenaż mózgów, że tak powiem, do death metalu będziemy jeszcze musieli trochę poczekać i raczej jakąś świeżą jakość, jakaś świeża jakość, bo dopiero będzie jej skutkiem, który zobaczymy po czasie, a nie upatrywałbym jej jako kulminację po prostu, jako faktyczną świeżość samą w sobie. Wspomniałeś tutaj o kilku zespołach, które ja osobiście właśnie uważam za, nie ujmując nic im, za realizację tego death metalowego know-how wypracowanego przez ileś lat, między innymi właśnie Ultar. To jest bardzo dobry zespół. Nic mu nie brakuje i realizują absolutnie to, co sobie założyli, słychać to, ale to jest death metal. Mitochondrion, bardzo fajna muzyka, bardzo piękna, epicka, ogromna rzecz, która wyszła niedawno i jeszcze się przez nią nie przegryzłem, ale robię to. Chwałoch, czy w ogóle projekty z prawa Collective. To są nazwy, które realizują pewne założenia death metalu, ciągnąc je w stronę bardziej hermetyczną. To, co robi Blood Incantation, to jest przewietrzanie tego. To jest otwieranie na tym strychu okienek. To, co powiedziałem wcześniej, dla mnie wartością samą w sobie jest to, że to jest takie strawne, że to jest takie przemawiające. Dla mnie death metalowość muzyki nie jest wartością samą w sobie. Jeżeli wyjdzie na to, że Blood Incantation tworzy muzykę lepszą, odklejając się od tego korzenia, to super. To ja będę pierwszy, który zacznie klaskać. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym się zabawić we wróżbite Bartosza, to myślę, że właśnie w tym kierunku to będzie teraz szło. Bo i w jakim innym miałoby iść, chociaż nie wiem. To jest oczywiście tylko moje takie wymądrzanie się i próba odgadnięcia rzeczywistości, żeby po latach on powiedział, a nie mówiłem. A może być to kompletna bzdura przecież. Natomiast to, wracając, jeżeli są jakieś zespoły, o których możemy powiedzieć, że przewietrzyły trochę ten stryszek, no to ja bym powiedział, nie wiem, Chapel of Disease i Reveal w ostatnich latach. No to, Chapel of Disease jak najbardziej, tak. To są te zespoły, które rzeczywiście bez kompleksów i bez oporów odklejają się od rzeczy, które już sprawdziły, już się w nich wypróbowały i idą sobie dalej. No Reveal, wiadomo, skład zdysocjował, już raczej nic z tego nie będzie, ale to jest właśnie ten kierunek, o którym ja mówiłem. Ale tak, no chyba obaj możemy, mówiąc trochę inaczej, mówimy o tym samym, bo chyba żadne z nas nie widzi w Blood Incantation rewolucji dla gatunku. Ja twierdzę, że takiej rewolucji nie będzie, choćby dlatego, że gatunek nie ma takich ambicji, że ich nie przejawia, nie szuka w tamtych rejonach, nie chce być... No dobrze, może za chwilkę wyjdzie ta absolutnie strasznie zapowiadająca się nowa płyta Bedsore i wszyscy będziemy zatykać sobie uszy, słuchając tej potworności. Ale raczej nie ma zespołów, które chciałyby iść w tym kierunku, a może one się dopiero pojawią, ale nie sądzę, szczerze mówiąc. Myślę, że to już dawno by się zaczęło dziać. Więc
Blood Incantation jest dla mnie dzisiaj raczej czymś w rodzaju wolnego elektronu. Trudno mi o tyle mówić o nowym otwarciu, bo to jest muzyka, tak jak sam wspomniałeś, oparta w dużej mierze na nostalgii. To jest taka wręcz nostalgia jak Simona Reynoldsa. To już jest takie eksplorowanie tej przeszłości i to jest nowatorskie i świeże jak na pewną scenę i jak na pewne połączenie pewnych składowych. I to jest połączenie w moim odczuciu spektakularne, ale to wciąż jest jednak połączenie. Więc tak, to jest fajny, ciekawy i ekscytujący zespół i bardzo mi się przyjemnie obserwuje ich rozwój. Tym bardziej po tak fantastycznym albumie jak Time Wave Zero. Ale mając no, tyle lat, ile mam, widziałem już po prostu, nie chcę tutaj zgrywać takiego patrzącego na chłodno wujka, który już nie takie rzeczy, panie, widział. No. Natomiast przypomniała mi się jedna rzecz. Sprzed 25 lat zagrzebałem się w archiwaliach i znalazłem recenzję pewnej płyty, która w tym roku obchodziła swoje 25-lecie. To jest ten as z rękawa. Tak, to jest ta karta, którą wbijam teraz w stół. Ja pozwolę sobie ją teraz zacytować tobie i powiedzieć, do czego zmierzam. Nieliczne zrywy agresji nie osiągają takiej intensywności jak na choć są momenty, kiedy dobrze słychać, że to zespół o death metalowych korzeniach, kiedy gitary grają ciężkie i ponure riffy, perkusja pędzi na dwie stopy, a lider zespołu przypomina sobie o growlingu. Powala mnie to, z jaką lekkością i swobodą ci ludzie potrafią podać najbardziej powykręcane technicznie patenty. Jak mistrzowsko można zaaranżować muzykę, by mimo znacznego stopnia złożoności swobodnie przelewała się z sekundy na sekundę, z minuty na minutę, płynęła niczym czysta górska rzeka, otaczała słuchacza jak powietrze. I puenta jest następująca. Cieszę się, że zmienił wytwórnię i że teraz stoi za nimi taki gigant jak Music for Nations, może wreszcie zostaną docenieni przez szerszą publiczność. Należy im się to jak mało komu. O kim mowa? Music for Nations? Otóż jest to recenzja Opeth, dokładnie, i płyty Still Life. No wiesz, złośliwie by powiedzieli, że jeden Opeth to pół Opeth za dużo, ale nie. Do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Po premierze o Opeth pisano w podobnym tonie, co w jakim pisze się dzisiaj o Blood Incantation. I to było uzasadnione, bo to była bardzo świeża muzyka. To była niewiarygodnie nowa, świeża, ciekawa, ekscytująca jakość, która stanowiła pewne połączenie składowe, które wtedy dla dużo młodszych nas były może mniej czytelne. Natomiast twierdzę, że w jakimś sensie Blood Incantation jest dzisiaj w takim momencie swojego dorobku, w jakim był wtedy Opeth. No, dla mnie właśnie, kurde, tutaj już słychać trochę bardziej ten późniejszy Opeth, ten Sorceress i ten Incauda coś tam, Venenum chyba to się nazywało, czy nie? Ja bym jednak powiedział, że jeżeli był taki moment w historii Opeth, kiedy te progowe i metalowe akcenty przepychały się w drzwiach zbyt ciasnych, to było to właśnie Still Life wydane 25 lat temu. I ja bym chciał, żeby wybrzmiało to, że kiedy porównuję Blood Incantation do Opeth, to jest to porównanie jak najbardziej wypływające z jak najbardziej szczerego serca i pozytywne, ponieważ to była fantastyczna płyta. Do dzisiaj jest. I mam nadzieję, że jednak kariera Blood Incantation w takim kierunku by nie poszła. To jest jednak jeszcze trochę więcej ciekawych płyt niż miał dla nas Opeth po wydaniu Still Life. Ale twierdzę, że nie jest to żadne nowe otwarcie dla sceny death metalowej. Raczej kolejny krok w realizacji wizji, jaką sobie założyli muzycy Blood Incantation. I tyle. Jestem bardzo jestem tej wizji oczywiście ciekaw, bo to jest świetna płyta. Natomiast chciałbym też nazwać rzeczy po imieniu. To jest jakiś rodzaj, to jest wyraz nerdowskiej zajawki, ale ja lubię takie płyty. Ja lubię, mając te lat, ile mam, ja lubię odcyfrowywać takie rzeczy na albumach. To porównanie do Opeth jest jak najbardziej trafne, tylko że właśnie dla mnie te tropy są już tutaj tak odrębnie zaznaczone i są tak wyraźne, że to jest właśnie bardziej Pale Communion, Sorceress i Incauda Venenum, a
Still Life i Blackwater Park, no to właśnie może bardziej na Hidden History of the Human Race bym upatrywał. Ale ja obie te płyty bardzo lubię, bo lubię też oba te okresy Opeth, więc ja będę mieć tej płyty dużo frajdy i dużą frajdę teraz daje mi śledzenie tego dyskursu i też jestem ciekaw, jakie plony zbierzemy za jakiś czas z tej płyty. Z płyty roku? Czyjegoś na pewno. Czyjegoś na pewno. Dziękuję, Piotrek. Dzięki, cześć.